właściwie leży zamek Bąkowiec? Co ma wspólnego bitwa pod Grunwaldem z zamkiem Bąkowiec? Oraz czy na zamku Bąkowiec panował diabeł? Tego dowiecie się właśnie w dzisiejszym filmie. Już na samym początku naszej dzisiejszej historii mamy pierwszy bardzo duży problem. Gdzie właściwie znajduje się zamek Bąkowiec? Jedne przewodniki mówią, że zamek Bąkowiec znajduje się w Morsku. Inne przewodniki mówią, że znajduje się on w Podlesicach. Natomiast prawda jest taka, że znajduje się on w Zawierciu Skarżycach. To właśnie ten zameczek odwiedzimy dzisiaj specjalnie dla Was. Wejdziemy na górę, tam gdzie nie można wchodzić na co dzień. Jest z nami również pan Witek, który opowie nam prawdziwą historię. Pan Witek od 20 lat zajmuje się tym zamkiem i pokaże nam to, czego zwykli ludzie nie mogą zobaczyć. Przygotowując się do tego filmu, miałem do dyspozycji różne przewodniki, różne opracowania. Kiedy stworzyłem swój pierwszy materiał, który chciałbym Ci zaprezentować, wysłałem go siedzącemu tutaj obok mnie panu Witkowi. Pan Witek powiedział, że wszystkie te przewodniki pokazują wielkie bzdury i dlatego też chcielibyśmy tym właśnie filmem stworzyć pewną historię zamku na nowo. Pierwsza rzecz to oczywiście powstanie zamku. Pewne przewodniki mówią, że zamek powstał za czasów panowania Kazimierza Wielkiego i jest związany z systemem obronnym naszego państwa. Inne przewodniki mówią, że pierwszym właścicielem czy też budowniczym zamku był Władysław Opolczyk. Inne przewodniki mówią również o rodzie Toporczyków, że to właśnie Toporczycy zbudowali tutaj drewnianą strażnicę. Jaka jest prawda? Dowiemy się właśnie od pana Witka. Zapraszamy. Z dokumentów, które odnalazłem, a zajmuję się historią tych okolic ponad 20 lat, wynika, że zamek Bąkowiec jest własnością szlachecką. Była to rezydencja prywatna i jednocześnie strażnica obronna. Z dokumentów wynika, że budowniczym tegoż zamku Bąkowiec był niejaki Mikołaj z Koziegów, jednocześnie wojewoda krakowski. Następnym tutaj właścicielem tego zamku w 1366 był jego syn Prandota z Koziegów, właściciel klucza Bąkowiec. W tymże roku Prandota z Koziegów tworzy wieś Dupicę, obecnie nazywaną Piaseczną, nadaje 10 hektarów, 10 łanów ziemi. Z dokumentów wynika, że w 1389 i 91 na zamku występował kapelan niejaki Franciszek i w tamtym czasie był kapelanem na zamku Bąkowiec. I z dokumentów wynika, że w 1390 roku Mikołaj Strzała był dziedzicem Bąkowca. 1392-1422 Piotr z Bąkowca Jakubowicz podsądek krakowski. Następnie tutaj w aktach sądowych ukazuje dokument sądowy z 1402 roku, niejaka Mścichina. Na wiano, że posiada wiano na całą część posiadłości w Bąkowcu. Następnym właścicielem zamku Bąkowiec jest córka Piotra z Jakubowic, Helena, która wychodzi za mąż za Jana z Sieciechowic. Jest to syn Zakliki. Jan Sieciechowicz z żoną Heleną, córką Piotra, właściciela Bąkowca, sprzedają Mikołajowi Morawcowi z Konaszówki w 1434 roku zamek Bąkowiec z przynależnymi tutaj wsiami. Kosz tej sprzedaży był 500, wart był ten zamek 500 grzywien i konia wartego 100 grzywien.
I teraz ja muszę tutaj zrobić małą wstawkę. Zgodnie z tym, co udało mi się odszukać, Mikołaj Morawiec z Konaszówki był tą osobą, która jako pierwsza została wysłana prosto spod bitwy pod Grunwaldem do Krakowa, aby poinformować o wielkim zwycięstwie wojsk polsko-litewskich. Krystyn, następnym właścicielem jest Krystyn z Koziegów, kasztelan sądecki. W 1435 roku nabywa, odbiera Mikołajowi Morawcowi ten zamek Bąkowiec z przynależnymi wsiami na zasadzie bliższości. W 1439 roku po śmierci Krystyna z Koziegów, kasztelana sądeckiego, jest rozpisany podział majątku i zamek Bąkowiec z przynależnymi tu wsiami przypada Janowi Młodszemu. Ze względu na to, że nie był pełnoletnim, taką funkcją opiekuńczą nad tym niepełnoletnim Janem sprawuje Hincza z Pilawy, dzierżawca i opiekun Jana. Było to w 1442 roku do 1446. Następnym właścicielem tegoż zamku jest Zbigniew, syn Jana Młodszego. Jan Młodszy, ze względu na to, że te ich posiadłości były tutaj przeogromne, od miejscowości Giebutów przyjmują nazwisko Giebutosy. Następnym właścicielem jest syn Zbigniewa Stanisław. Stanisław żeni się z Anną Korycińską, łączą te dobra tutaj z Lgoty Wielkiej i tu przynależnych wsi z dobrami skarżyckimi. Mają czterech synów i pięć córek. I następnym tutaj właścicielem przypisuje się różne. Zygmunt był właścicielem, syn Stanisława Zygmunt. I ten ród Giebutowskich. Ostatnim właścicielem jest niejaki Wojciech Giebutowski do 1692 roku. Od tego momentu ten zamek popada w ruinę. Następnymi tutaj właścicielami tegoż zamku był Mikołaj Brzeski, później w 1768 roku niejaki Adam de Heppen i jego syn Ludwik de Heppen. I ostatnim właścicielem ziemskich tychże terenów jest Julian Kietliński, żeni się z córką Teofilą Ludwika Heppena. Jednocześnie był adwokatem przysięgłym w Kielcach. W 1966 roku na tych tutaj terenach car Aleksander II rozdaje chłopom ziemię, no i ci właściciele ziemscy zostają zmuszeni do opuszczenia tych posiadłości. Szukając tych historii tych terenów, znalazłem list córki Juliana i Teofilii Kietlińskich, niejakiej Walentynki, która po opuszczeniu tutaj tych dóbr skarżyckich pisze list do plebana skarżyckiego. Po tym czasie, po 1866 roku, te tereny, tutaj zamek Bąkowiec, tutaj część terenu, tutaj lasów skarżyckich, jest właścicielem ziemianin Kazimierz Kurek. Ma synów znowu Romana, Jana, Marcina i od tego Kazimierza Kurka
fragment tutaj tych terenów Lasów Skarżyckich wykupuje architekt Czeczot i buduje tutaj sobie, dobudowuje do zamku pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia gospodarcze. W międzyczasie 1945 do 1945 roku przedsiębiorca z Krakowa wydaje za mąż córkę, wydzierżawia na ten czas tutaj te zabudowania na zamku Bąkowca i wysyła tutaj tych młodych małżonków na szkołę życia. Wdowa po Czeczocie przekazuje w 1966 roku tenżeż tutaj zamek razem tutaj z tymi fragmentem tutaj tych terenów Skarbowi Państwa. W 1967 roku od Skarbu Państwa nabywa te tereny Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Robót Węglowych. Zaczynają tutaj roboty, przygotowują tutaj teren pod, dla pracowników do wypoczynku, wykopują studnie. W 1970 roku rozpoczynają się tutaj takie prace budowlane, między innymi tutaj na podzamczu zamku Bąkowiec są ustawiane baraki dla pracowników tutaj wypoczywających. Dobudowują do tych budynków po panu Czeczocie następną izbę. Jest to izba taka socjalna, tam się ci pracownicy przebierają, jednocześnie stołówka i w części zachodniej dobudowują do zamku wieżę z pokojami. I tam mają pomieszczenia kierownictwo. Przychodzą czasy, że państwo nie dokłada do tych funduszy socjalnych. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Robót Węglowych próbuje sprzedać te tereny tegoż ośrodka i tego zamku. W 1999 roku firma KEM wykupuje te tereny od kopalni Zabrze. Wspomnieć by tutaj trzeba, że początkowo tutaj kopalnia Zabrze, tak jak wspomniałem, były tylko baraki. Zaczęto budować pomieszczenia socjalne, prysznice, toalety etapami. Kuchnia, restauracja i przystąpiono do budowy domków drewnianych. W następnym etapie zaczęto dobudować pomieszczenia hotelowe. Firma KEM po odkupieniu tego poszerza to zaplecze tutaj hotelowe. Zmniejsza tutaj te tereny tych wałów suchych obronnych, zmniejsza te tereny, budując tutaj parking. Do tego czasu, do 1999 roku, te tereny po prostu nazywały się zamek. Firma KEM zaczyna nazywać od tego czasu ośrodek wypoczynkowy Morsko. Jednocześnie tutaj podatki od tych terenów, a byłem sołtysem ponad 20 lat, były płacone u mnie i u moich poprzedników. Sam zamek po przekazaniu tutaj Czeczotowej do Skarbu Państwa należał do Skarbu Państwa po roku 2000.
firma KEM poczyniła starania, aby Skarb Państwa przekazał jej te działki, gdzie znajduje się zamek Bąkowiec. I następuje spisanie aktu notarialnego i od tego czasu zamek Bąkowiec przekazano w użytkowanie wieczyste. W 2014 roku od firmy KEM wykupuje te tereny Henryka i Tadeusz Hamerlik, którzy sprawują tutaj pieczę nad do tej pory nad zamkiem Bąkowiec i ośrodkiem wypoczynkowym. Moi drodzy, przechodzimy chyba do najciekawszej części dzisiejszego dnia. Mam ze sobą rycinę naszego zamku. My znajdujemy się mniej więcej w tej chwili tutaj. Mamy zamek dolny. Szanowni Państwo, te budynki, które mam po swojej lewej, jak i prawej stronie, budynki te zostały dobudowane dodatkowo dopiero po II wojnie światowej. Z pozostałości zamku górnego, który był pięknie wkomponowany pomiędzy skały, nie zostało praktycznie nic. Mamy resztki murów, na które niedługo wejdziemy. Na samej górze, po mojej lewej stronie, znajdowała się piękna, wieloboczna baszta. Mamy też basztę, która była w okolicach Zamku Dolnego. Niestety z jej elementów nic nie zostało. Teraz chciałbym Was zaprosić do wejścia na samą górę zamku, czyli tam, gdzie nikt na chwilę obecną nie ma wstępu. Szanowni Państwo, znajdujemy się w tej chwili na Zamku Górnym, części kompletnie dostępnej dla zwiedzających. Należy jeszcze wspomnieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, mury zamkowe. Mury zamkowe prawdopodobnie miały ponad 20 metrów w tym miejscu. Do Zamku Górnego prowadziły drewniane schody. Chciałbym tu jeszcze wspomnieć, że tereny Zamku Bąkowiec i 200-hektarowy teren Lasów Skarżyckich razem z ośrodkiem wypoczynkowym należały zawsze do Skarżyc, gminy Kromołów. Jak zlikwidowano gminę Kromołów, przeszły Skarżyce do gminy Zawiercie. I tak to jest do dnia dzisiejszego. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu dawnej baszty. Panie Witku, jak z każdym zamkiem i z tym zamkiem związane są jakieś legendy. Gdyby mógł nam Pan przybliżyć, jakie to i legendy? Tutaj jedna z legend tutaj mówi, od strony tutaj północno-wschodniej jest skała, na której jest odbita ręka o trzech palcach, jest to ręka diabła. Tak sobie diabły znaczyły tutaj swoje tereny. I tutaj na pobliskich skałach, wędrując w kierunku zamku Ogrodzenie spod Zamczu, można identycznych sześć takich właśnie odbić. Pod Daniem bardzo podobało się takie hulaczkie życie, te diabelskie. Natomiast nie za bardzo to podobało się tym właścicielom ziemskim. I w pewnym okresie zaczęto wypędzać te diabły z tychżeż terenów. I będąc na okienniku Ogrodzenie spod Zamczu,
nie trzeba wchodzić na gościniec, jest taka ścieżka idąc od lewej strony, ścieżka piesza. W drugiej grocie spotkamy odbity szkielet jednego właśnie z tych diabłów. Druga legenda z kolei mówi, że niejaki tutaj właściciel ośrodka zamku Bąkowiec miał przepiękną córkę, której zakochuje się niezbyt zamożny młodzieniec. Ten ojciec nie pozwala tej córce na spotkania. Ta jednak, nie zważając na to wszystko, spotyka się z nim. Ten to zauważa i wpuszcza ją do lochu znajdującego się po stronie zachodniej zamku Bąkowiec. I zanim się zorientował, to zagłodził tą córkę na śmierć. Ten młodzieniec dowiedział się o tym wszystkim i pragnąc pomścić tą swoją ukochaną, zbiera tutaj chłopstwo z okolicznych tutaj wsi i osad i już praktycznie jest w pobliżu zamku Bąkowiec. W tym czasie rozpętuje się potężna burza, zmiata te wszystkie elementy drewniane z powierzchni ziemi i ten nie zdążył pomścić swojej ukochanej, popełnia samobójstwo i łączy się z nią pośmiertnie. I tutaj właśnie, jak na wszystkich zamkach czy warowniach, są różne pojawiające się postacie i nasze duchy. Na tym zamku Bąkowiec, przy takich potężnych burzach, po tych murach tutaj, pojawia się, spaceruje czarna i biała postać. Przypuszcza się, że to są to właśnie duchy tych młodych w sobie zakochanych. Jak wspomniałem tutaj o tych diabłach, nieopodal tutaj zamku Bąkowiec jest skała diabelska, inaczej nazywana Baba Chłop. Niedaleko tutaj tego zamku wiódł trakt kielecki przez Kroczyce tutaj do Kromołowa, miasta Kromołowa i dalej tutaj w kierunku Śląska. I do tych wędrowców wychodził diabeł. Ale żeby mieć wyżej, więc sobie zamienił babę i chłopa w skałę i na tym samym czubku obserwował tych wędrowców. I jak się zbliżali tutaj do niego, tym swoim pięknym graniem na skrzypcach, zmuszał tych wędrowców do obejrzenia się w ich kierunku. I ci, którzy się obejrzeli, zostali zamieniani w skały. Te skały nazywane są skałami piekielnymi, obecnie nazywane skała Lew, znajdujące się na wzgórzu Kobylinka. I tu pamiętając takie czasy, jak chodziłem z dziadkiem tu na pole czy do lasu, dziadek wolał ten teren omijać. W prostej linii było to 500 metrów, a nadrabialiśmy 2 do 3 kilometrów, więc byłem bardzo zaskoczony tym, skąd, dlaczego tak to omijamy, możemy na skróty. Dziadek mówi, więc odpowiadał, że przez te na skróty ten teren są to skały piekielne i raczej tam, mówi, nie, raczej się tam nie przemieszczać. Panie Witku, bardzo chciałbym panu podziękować za niezwykle ciekawą i barwną lekcję historii. Gdybyście kiedykolwiek byli na zamku w Bąkowcu, zapraszamy, pan Witek zawsze wam opowie historię tego zamku. Dziękuję. Dziękuję.